Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj powiem kilka słów na temat dyni. Roślina ta, według naszych przodków, była symbolem ulotności, szczęścia i krótkości życia. A to dlatego, że szybko rosła i bardzo szybko się psuła. Dla uczonego benedyktyna z VIII wieku, Rabana Maura, była też symbolem ludzi chorych i potrzebujących wsparcia, ale także ludzi nieuczonych, wymagających pomocy tych lepiej wykształconych. Dlaczego? Ponieważ do swojego wzrostu potrzebowała podpórek, tak jak chorzy i nieuczeni potrzebują wsparcia ludzi wykształconych i zdrowych. Dla świętego Ambrożego i świętego Augustyna dynia była symbolem boskiej opieki. Miała być bowiem tym pnączem, które osłoniło przed słońcem Jonasza. Warto zwrócić uwagę, że w tłumaczeniu świętego Hieronima na łacinę, w tłumaczeniu Biblii, roślina, która daje cień Jonaszowi, to pluszcz. Dynia była też atrybutem pielgrzymów, dlatego że zwłaszcza jej podłużne odmiany po wydrążeniu nadawały się świetnie na naczynia, na przykład kubki do picia. Ze względu na obfitość pestek w środku, dynia była też symbolem płodności. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejny filmik.